Stop! Ważna informacja dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej. 18 stycznia w godzinach od 8 do 9 na przejściu dla pieszych na ulicy Idzikowskiego obok naszej szkoły odbędzie się protest, który ma na celu zatrzymanie budowy szkodliwej odlewni żeliwa w naszej okolicy. To zgromadzenie jest w pełni legalne i zgłoszone do odpowiednich służb, co gwarantuje nasze prawo do wyrażenia sprzeciwu. Wiem, że możesz czuć zmęczenie i frustrację. Za każdym razem, gdy słyszysz o nowej fabryce, urzędnicy obiecują, że tym razem będzie inaczej, że zadbają o środowisko i komfort mieszkańców. Ale historia pokazała nam, że te obietnice często pozostają tylko słowami, a my zostajemy z uciążliwościami, zanieczyszczeniem i troską o przyszłość naszych rodzin. Nie możemy pozwolić, by historia się powtórzyła. Nie możemy milczeć, gdy widzimy, jak zagrożona jest jakość naszego życia i zdrowie naszych dzieci. Nasz protest ma siłę, ma znaczenie i może prowadzić do zmiany. Gdy stoimy razem, nasz głos staje się głośniejszy, nasze przesłanie wyraźniejsze, a nasza determinacja do walki o lepszą przyszłość niezachwiana. Dołącz do nas w ten styczniowy poranek. Stań ramię w ramię z sąsiadami, przyjaciółmi i rodziną, aby pokazać, że troszczymy się o naszą okolicę i nie pozwolimy, by została zniszczona przez krótkowzroczne decyzje. To nasze miasto, nasza społeczność i nasza przyszłość. Walczmy razem o to, co słuszne.